Piotr Gajek, witam serdecznie w programie Gość Dnia. Dzisiaj ze mną Romuald Kujawa, witamy serdecznie. Dzień dobry. A mamy wyjątkowy czas, żeby się spotkać, bo właściwie trzy tematy do poruszenia i zaczniemy sobie od tego, który za nami, ale warto o nim wspomnieć na pewno, bo Zygmunt Stanowski to też wyjątkowa postać, jeśli chodzi o ten region i na pewno wiele osób pamięta, zwłaszcza, że on był obecny przez długi, długi czas, już po tej rozgrywce, po zakończeniu występów w Zagłębiu Lubin. No i skąd pomysł na ten memoriał i jak wyglądała ta edycja, która już, no, można ją podkreślić kilkoma słowami na pewno w formie podsumowania. No, Zyga Stanowski był bardzo ważną postacią w Zagłębiu Lubin. Był naszym kolegą, przyjacielem, który zaczynał tutaj jako piłkarz. Także kończył karierę i dostał propozycję, żeby w dalszym ciągu pracować w klubie. Już w innej formie został naszym masażystą i przez wiele lat sprawował opiekę nad zawodnikami. No i tutaj w jakiś sposób po jego takiej niespodziewanej śmierci, no, postanowiliśmy organizować memoriał imienia Zygmunta Stanowskiego. Jak wyglądała ta tegoroczna edycja? Bo mieliśmy tutaj kilka nazwisk, które mogliśmy obserwować. Kubot, chociażby Wójcik czy Dymka, co na pewno było coś wyjątkowego dla tych, którzy mieli okazję obserwować to już ze strony trybun. No, co roku mamy taką uroczystość, że przed turniejem spotykamy się na cmentarzu przed grobem Zygmunta, składamy kwiaty. Następnie odbywa się część turniejowa, czyli turniej w wykonaniu czterech drużyn. No, są to raczej stałe drużyny, takie jak AKS Strzegom, Ostrów Wielkopolski, no i oczywiście dwa Zagłębia. No i część ostatnia to jest wspólny obiad, gdzie wszystkie drużyny razem spędzają ten czas. Jakbyśmy, bo to zawsze się mówi przy okazji tych zawodowców, którzy na co dzień grają, cieszą nasze oko, jeśli chodzi o występy, czy w Ekstraklasie, czy w pierwszej lidze, ale tutaj też warto zwrócić uwagę na formę, jak to się prezentuje po latach, jeśli chodzi o tych zawodników. No tak, no to przede wszystkim to jest fajna chwila, że można się wspólnie spotkać, zagrać mecz przeciwko sobie, popatrzeć, jak się wygląda, jakie są prezentowane umiejętności. No tutaj też staramy się zawsze, żeby przyjechało kilku znanych zawodników, no i staramy się, żeby ten turniej był atrakcyjny. No to my zostawiamy do czytania, do oglądania również czynu przez portal regionfan.pl czy też przez telewizję regionalną, jak wyglądał ten turniej już na spokojnie w ramach memoriału. To dla Państwa. Natomiast my przechodzimy też do już tych zawodowców, którzy grają obecnie. I w kilku słowach podsumowanie tej rundy, która za nami, jeśli chodzi o wykonanie w ramach Zagłębia Lubin. Jak Pan ocenia tę grę do tej pory? Bo trochę zawirowań było na tej przestrzeni. No, ja osobiście jestem troszeczkę zawiedziony postawą drużyny Zagłębia Lubin. Liczyłem na to, że w tej rundzie Zagłębie ma szansę na to, aby włączyć się do walki o czołowe lokaty w Ekstraklasie. No i tutaj symptomy tego, żeśmy mieli na początku sezonu, kiedy Zagłębie zajmowało wysoką pozycję, czwarte, piąte miejsce i miało tam dwa punkty chyba straty do lidera. I wielki problem też w Pucharze Polski, ta przegrana, no, jednak bolała, zwłaszcza, że początek był, no, można było wywalczyć sobie więcej. Zdecydowanie, z takim przeciwnikiem w pierwszej rundzie. No na pewno, występ w Pucharze Polski, no tutaj troszeczkę pokazał, że Zagłębie chyba zlekceważyło występ, że zlekceważyło te rozgrywki Pucharu Polski. Niemniej jednak ja uważam, że skład, jaki był wystawiony w tamtym meczu, to na pewno powinien ten mecz wygrać i niestety tak się nie stało. Z tego, co wiem, to grali zawodnicy, którzy są w kadrze i którzy są zawodnikami, którzy powinni grać, udowodnić poprzez grę w Pucharze Polski, że chcą grać w pierwszym składzie Zagłębia. Jakbyśmy popatrzyli na kolejną część rozgrywek, które przed nami, można upatrywać chyba kolejnych sukcesów i tego, że Zagłębie się obroni na koniec. No trudno w tej chwili powiedzieć, jakie są rokowania, no bo w tej chwili widzimy, że nie słychać nic o żadnych transferach zawodników. W tej chwili widać, że są transfery, ale w sztabie szkoleniowym. Natomiast nic nie wiemy, czy jacy zawodnicy tutaj w
wspomogą nasz klub. Z tego co wiem, to chyba tylko jeden zawodnik przyszedł z Górnika Łęczna i to chyba na razie jest wszystko. No, prognozy mogą być trudne z tego względu, że Zagłębie rozpocznie rozgrywki bardzo mocnym akcentem, czyli pierwszy mecz gra na Lechu Poznań, który wiadomo w tej chwili po objęciu przez Adama Nawałkę stanowiska trenera Lecha będzie chciał powalczyć o Mistrzostwo Polski. I można powiedzieć, że to będzie jeden z kandydatów do Mistrzostwa Polski. No i tutaj po tym meczu są kolejne bardzo trudne mecze, można powiedzieć derbowe, czyli pierwszy mecz tutaj z Miedzią Legnica i następnie z Śląskiem Wrocław. Także ten początek rozgrywek będzie bardzo trudny. A nasze spotkanie pokazuje, że tych emocji piłkarskich nam nie zabraknie, bo przed nami bardzo fajne wydarzenie w regionie i takie, które już chyba miejmy nadzieję, że wpisało w ten koloryt piłkarski. Turniej halowy piłki nożnej, czyli RCS Cup. Edycja 2019, bardzo blisko już do tych pierwszych rozgrywek. To jest doskonała okazja przede wszystkim, żeby się pokazać też, że nie tylko jesteśmy fanami i mocno skandujemy nazwy naszych drużyn na meczach, ale też sympatycy futbolu mogą wykazać się na boisku. Jak będzie wyglądała ta edycja i czy czymś się różni do poprzednich lat? No jest to już trzecia edycja RCS Cup. Z roku na rok ta edycja nam się rozszerza, coraz więcej drużyn chce brać udział w tym turnieju. No wiadomo, jest to turniej przede wszystkim dla zawodników, którzy mają w tej chwili przygotowania do sezonu, czyli są w trakcie przygotowań i takim przerywnikiem na pewno jest ten turniej. Na pewno też to jest turniej dla zakładów pracy, gdzie mają swoich pracowników, którzy grają w piłkę i chętnie z tego korzystają. Także to jest to turniej dla szeregu ludzi związanych przede wszystkim z futbolem. Ta edycja w tej chwili będzie podzielona, można powiedzieć, na takie trzy etapy. Tutaj eliminacje chociażby. Tak, no, pierwszy etap żeśmy zrobili 9 lutego. To będzie to na hali przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej. To będzie pierwsze eliminacje, drugie eliminacje będą 17 lutego na kolejnym naszym obiekcie, czyli na hali sportowej przy SP14. I finał turnieju odbędzie się 23 lutego na hali widowiskowej sportowej RCS. Ważnym elementem tutaj jest, żeby zapoznać się też z regulaminem, żeby później nie było problemów absolutnie z odbiorem tego, jakie wymogi też trzeba spełnić, jeśli chodzi o formowanie takiej drużyny. Tutaj jakieś zmiany specjalne zaszły, jeśli chodzi o ten regulamin? Nie, regulamin się praktycznie nie zmienia, regulamin pozostaje ten sam. Wiadomo, że każda ekipa musi zapoznać się z regulaminem. Chodzi też o bezpieczeństwo zawodników. Wiadomo, jest to turniej halowej piłki nożnej, także reguły są troszeczkę inne niż na boisku trawiastym, między innymi zakaz gry w ślizgami. Także każda z drużyn na pewno dostała regulamin i musi się z nim zapoznać. Do 4 lutego trwają same zapisy, więc jeszcze trochę czasu jest, żeby ewentualnie drużynę uformować, ale to myślę, że już większość ma dopięte. Ilu spodziewacie się uczestników? No, przygotowani jesteśmy na limit 20 drużyn, także też nam zależy na tym, żeby te drużyny jak najszybciej się zgłaszały, bo to nam ułatwi też przeprowadzenie tych eliminacji. Jak tak pan patrzy na te poprzednie lata, były jakieś takie zaskoczenia, jeśli chodzi o tych, którzy wygrywali ostatecznie? Czy raczej to wszystko było tak, że no, widać było tą siłę w danej drużynie, że ona pnie się mocno do przodu no i w finałowej rozgrywce dała sobie szansę? No tutaj widać, że w tamtym roku ponownie zwyciężyła drużyna ZG Lubin, która można powiedzieć zawsze jest faworytem w tych turniejach. Natomiast takim zaskoczeniem była dobra postawa drużyny z Polkowic, która w finale przegrała dopiero ZG Lubin. Na pewno też bardzo dobrze się zaprezentowała drużyna z Istry, Księgienice, My Travel. Także to są takie drużyny, które powiedzmy walczą zawsze o ten mistrzowski tytuł.
to my trzymamy kciuki, żeby w tym roku też sporo takich elementów zaskakujących było, a to na pewno kibice docenią, bo miejmy nadzieję, że i tych nie zabraknie, żeby później zasiąść na trybunach i obserwować te rozgrywki, a naprawdę warto, bo no, przecież koledzy, koleżanki, wszyscy mogą usiąść na trybunach i obserwować to, co dzieje się w ramach samych rozgrywek. Oczywiście też nam zależy na tym, żeby było więcej kibiców, którzy będą dopingować swoje drużyny. No i wiadomo, jest to piękna hala widowiskowo-sportowa. A w hali pogody się nie musimy bać, więc na pewno warto usiąść. Dokładnie. I naprawdę, jak się ogląda z każdej pozycji z trybun, to wszystko dobrze widać. Panie Romualdzie, dziękuję serdecznie. Myślę, że się spotkamy chociażby na podsumowanie samego pucharu, no a później może w trakcie już rozgrywek ekstraklasowych przy okazji piłkarzy nożnych. Miejmy nadzieję, że tutaj wszystko będzie grało i tak, jak byśmy tego chcieli. Trzymamy kciuki za powodzenie RCS Cup po raz kolejny. Przypominamy, że tutaj dwa terminy, 9 lutego, 17 to są te eliminacje, później już 23 to same te rozgrywki na hali RCS-u w Lubinie. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo.